Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Raz, dwa, dzień dobry, dobry wieczór. Mam szczerze mówiąc wielką nadzieję, że jest to dla Was wieczór, moi drodzy, ponieważ w dzisiejszym odcinku dalej będziemy ogrywać Silent Hill 2, tak? Tak więc tutaj myślę, że wieczór będzie idealną porą. Okej. Dobra, tutaj mikrofon już mam ogarnięty, wszystko śmiga, wszystko jest wspaniale. Dobrze, moi drodzy, tak jak Wam obiecałem, kolejny odcinek jest szybciej niż przedtem miało to miejsce, tak? Lecimy dalej, słuchajcie, nasz tutaj jakże fantastyczny apartamentowiec, za którym delikatnie rzecz biorąc nie przepadam. Okej, przelecimy sobie teraz na piętro numer 2, bo moi kochani, zdobyliśmy klucz, tak? Klucz zdobyliśmy rozwiązując zagadkę, której dla Was nie nagrywałem, ponieważ... O, sorki, to jej się trochę... Zapatrzyłem na mikrofon, czy on na pewno nagrywa. Której dla Was, słuchajcie, nie nagrywałem, bo zajęło mi to jakieś dobre 12 minut, nie? Bo gram bez opisu, kurde. I myślałem, że pamiętam idealnie, ale nie pamiętałem wcale idealnie, dlatego zrobiliśmy sobie zagadkę i teraz lecimy do pokoju 209, do którego zdobyliśmy klucz, tak? Okej, tutaj już w tym pomieszczeniu na szczęście obyło się bez stworów. Do dzisiaj pamiętam, jak na PlayStation 2 ten moment na mnie robił ogromne wrażenie pod kątem graficznym. Szkoda, że ta właśnie wersja tutaj HD Collection no, wygląda dużo, ale to dużo gorzej. Okej, mamy zapis, słuchajcie, znaleźliśmy naboje i mamy... O nie, mamy ten klucz. Nie będę wam mówił, co się zaraz wydarzy. Na szczęście mamy tutaj zapis. Żeby nie psuć właśnie przyjemności osobom, które dopiero teraz po raz pierwszy na przykład oglądają Silent Hill 2, tak? Aha, dobra, musimy tędy wrócić. Najlepsze jest to, że ja pamiętam, że słuchajcie, w tamtym pokoju, jak się słychać w dźwięki, tylko teraz poleciałem. Nie to, żebym się wystraszył, nie? To słychać jakiś tekst, który ktoś do was taki mówił. Jest to nasza pierwsza taka w tej grze, powiedzmy, że bezpośrednia konfrontacja z piramidogłowym. I moi drodzy, ja z nim walczyć nie mam zamiaru. O, fucking. Ale mnie sieknął. Wow. Ja nie mam zamiaru z nim walczyć z tego... O, kurwa. O nie, jak mam mało energii. O, masakra. Nie mam zamiaru z nim walczyć z tego względu, że on i tak odchodzi, nie? Wiecie, rozumiecie? A to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie strata kupy amunicji. Jestem dla niego w tym momencie na jednego strzała i mam takie niestety wrażenie, że ta walka, moi drodzy, może nam za pierwszym razem nie pyknąć. I będziemy jeszcze raz to przychodzić. Nie! O nie... No i zaczęło się właśnie, moi drodzy, granie na poziomie hard, nie? No dobra, lecimy jeszcze raz.
Okej, czyli tak naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby uderzył nas dwa razy. To bardzo mało. Ajej. Jestem ciekawy też, jak on na hard szybko będzie uciekał. W sensie, bo on w pewnym momencie odejdzie, nie? I w tym już się teraz zamyka mu wszystkie córki. Nie, 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 nie. A, dobrze. Powiem wam, że trochę to trwa, nie? A mi jakby z każdą kolejną chwilą podnosi się ciśnienie coraz bardziej. Strzały go bardzo spowalniają. Jeszcze do mnie idziesz. Okej, czyli tak naprawdę one też tam, te strzały same w sobie służą bardziej do tego, żeby go spowolnić na chwilę i wykonać unik. Jest to jedyna taka walka w Silent Hill 2, którą można zakończyć w ten sposób. I nawet szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy strzelanie do niego by to przyspieszyło. Chyba tak, ale oszczędźmy amunicji, moi drodzy. Nie! Kurwa. No nie, po prostu nie wierzę w to, nie? No, po prostu nie! O. No dobrze, no ale miało być ciężko, tak? No to... Okej, teraz słuchajcie, obieramy w takim razie taktykę numer 2. Może tak na hardzie jest, że tutaj będzie trzeba obowiązkowo do niego naparzać z tego gnata, nie? Jest to bardzo prawdopodobne, no nie wiem czy prawdopodobne, więc musimy to po prostu sprawdzić. A jak nie, to dzisiejszy odcinek będzie po prostu o... Owa... Kurwa... Ja pierdolę. To jest pierwszy boss, słuchajcie, w grze. A jest hardcore jak po prostu 102, nie? I do... I co? I nara? Nie wiem, jak to doświadczenie z... Soulsów. No, załatwiłem gnoja, dobrze. No, nara. Nigdy więcej tu nie przyłaś. Tak? Rozumiesz? Zapomniałem, że Silent Hill to nie są, wiecie, krakersy, nie? Okej, status wygląda następująco. Zaraz zdechniemy.
Do tego mamy nie najwięcej amunicji. Przez to jedno trafienie, które mnie zafundował. No ale co? No pokonaliśmy tutaj naszego adwersarza, moi drodzy. Jednak trzeba było do niego grzać, nie? W sensie jest tam jakieś prawdopodobieństwo, że może faktycznie po, nie wiem, 10 minutach uciekania jakoś by, wiecie, sam odszedł, ale no nie chciałem aż tyle tracić. Słuchajcie, muszę się napić. Dobra, i lecimy. I lecimy dalej. Och, jak przyjemnie, jak cudownie. No dobra, plan na eksplorację miasta jest, moi drodzy, taki. Dużo łażenia, patrzenia, unikanie walki za każdym razem, kiedy jest to możliwe. Jak największa ilość medykamentów, które byśmy mogli tutaj gdzieś znaleźć, nie? You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? Co tam masz za list? Nie twój interes, stary dziadu. You didn't love Mary anyway. I tak anyway. Nie kochałeś Mary. How do you know Mary's name? Skąd znasz imię Mary? Właśnie, zapomniałem się was zapytać, bo były tutaj takie podzielone opinie w komentarzach. Moi drodzy, czytać wam te dialogi, czy nie czytać? Jak będzie 10 jasno głosów, że mam czytać dialogi, to kit, to będziecie mieli Silent Hill z lektorem na żywo. I tu się opłacało na przykład wejść. Aha, pamiętam, dobra, pamiętam, co teraz będzie. Pogramy sobie, moi drodzy, do wejścia do szpitala, tak? I kolejny już odcinek będziecie mieli pewnie właśnie ze szpitalem. Ale tutaj myślę, że też będzie w miarę ciekawie. W ogóle moim zdaniem tak naprawdę Silent Hill 2 w tej pierwszej lokacji, w tym Blue Creek Apartment, które teraz przychodziliśmy, tak samo jak te pierwsze, wiecie, etapy miejskie, jest taki troszeczkę, to jest takie trochę bardziej wprowadzenie do gry, no bo później i też takie wprowadzanie do tego coraz to cięższego klimatu, później gra naprawdę pod tym kątem nabiera tempa i takie to schodzenie, to poczucie takiego schodzenia to coraz niżej w głąb piekła jest naprawdę tutaj fantastycznie wręcz oddane. No najlepiej ze całego gamingu, tak? Dobra. Okej. Okay. Sorry, słuchajcie, że tak chrząkam, ale kurde, nagrywałem ostatnio bardzo dużo rzeczy. Jakichś tam, wiecie, zawodowych, że tak powiem. I troszeczkę mam zajechany głos. Nie, jeszcze musimy go tutaj przejść. Ej, wiecie, co jest straszne, że ja teraz na przykład idąc, nie, przez tą mgłę i tak dalej, no to mam poczucie, jakbym grał u jakiegoś ziomka w tamtych czasach, na jakimś takim mega do dupy PC-cie, nie? Albo po prostu na zwykłym kompie, no wtedy, wiecie, kompy były też dużo droższe niż konsole, nie wiem, bo zawsze miałem chujowy komputer, tylko do nauki. O, Mary? Mary. No, you're not. Nie jesteś Mary. Wyglądam jak twoja dziewczyna? No, nie, moja żona. I can't believe it. Nie mogę w to uwierzyć. Mogłabyś być śmiało jej tą bliźniaczką. Ta twarz, głos, tylko masz inne włosy i ubrania. Mam na imię Maria. Jezus.
Mam nadzieję, że nie wyglądam na ciebie jak duch. Zobacz, jaka jestem ciepła. Naprawdę nie jesteś Mary? Mówiłam ci, jestem Mario. Przepraszam, jestem zakręcony, skołowany. Dokąd idziesz? Szukam Mary. Nie widziałaś jej? Nie powiedziałeś, że nie żyje? Tak. 3 lata temu. No ale mam od niej list, bo powiedziała, że będzie czekała na mnie w naszym specjalnym miejscu. To tu? Nieważne, tak czy inaczej nie widziałam jej. To jest twoje jedyne specjalne miejsce? Marcelinka. O Boże, przepraszam, tak powiedziałem, to był hotel Lakeview. Więc może ten z waszym specjalnym miejscem był hotel Lakeview. Założę się, że tak było. Nie wkurzaj się, po prostu żartuję. Tylko żartuję. Tak czy inaczej, to nie w tym kierunku, tylko tędy. Idziesz ze mną? A ty zostawisz mnie tak po prostu? Nie, no z tymi wszystkimi potworami? Nie, ja tylko... Jestem tutaj sama. Wszyscy zniknęli. Wyglądam jak Mary, tak? Kochałeś ją, tak? Czy może jej nienawidziłeś? Nie bądź niedorzeczna. Więc tak, okej? Okay? Tak, w porządku. Marcelinka! 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 Okej, okay, słuchajcie, musicie dosłownie 2 sekundy zaczekać. Przywincie sobie tam, nie wiem, 5 sekund do przodu, bo ja muszę zobaczyć, gdzie jest kotka. No cóż, muszę wam powiedzieć, że koty to absolutnie niesamowite zwierzęta, bo przez chwilę się poschizowałem, bo moja kotka ostatnio ma fazę wychodzenia na balkon, a nie może tego robić, słuchajcie, bo wypadnie, bo to jest, wiecie, kot domowy. No i co? No i raz nie prawie wylazła na taki balkon, tak? I teraz też jej patrzę, nie widzę jej nigdzie w chacie, a się okazało, że ona siedzi za fotelem, nie? Tak więc, słuchajcie, wybaczcie mi, ale wiecie... Zwierzątka to takie moje oczko w głowie, że tak powiem, oczka, co chciałem powiedzieć. Dobra, więc przerwałem, cutscenka przerwała mi jeden temat. Jak patrzę, jak wygląda tutaj, jak wyglądają te lokacje, w sensie, wiecie, takie te poza w sensie zewnętrzne, tak, no to podług tego, co było na PlayStation 2, to tu jest taki dramat, że aż, o Jezu, aż nie mogę na to patrzeć, nie? Chodźmy w takim razie dalej. Teraz jest też z nami, moi drodzy, właśnie Maria, która, tak jak widzicie, tutaj troszeczkę brała Jamesa pod, nie wiem jak to nazwać, chciałem powiedzieć, no dobrze, pod chuja, tak? Chciała go podstępem tutaj jakoś namówić do tego, żeby koniecznie z nią poszedł, no przecież wygląda tak jak jego żona i tak dalej, nie? No. Czyli bronisz apteczki. No dobrze. Cały czas mam, słuchajcie, śmieję się sam z siebie, z tego jak na początku tego gameplay wam mówiłem, że tej piły to my nie będziemy sobie używać.
A na hard jest na tyle hard, że no cóż, używamy jej, tak? Myślę, że to nie jest taki straszny tutaj minus, ale troszkę mi ona... Troszkę mi ona zabija klimacik, ale no tak, musimy. Dobra, musimy, słuchajcie, udać się teraz, z tego co ja pamiętam, do takiego klubu ze striptizem bodajże, ale jeszcze pójdźmy sobie... Pochodźmy sobie troszeczkę tutaj, zobaczmy co tam. No, udało nam się znaleźć zapis. Którego nie mieszkamy skorzystać. Widzieliście, jak tam parę sekund temu James przywrzał twarzą w ścianę, nie? Kiedy biegliśmy, to naprawdę taka kolizja, wiecie, to teraz wydaje się być czymś tam w miarę, powiedzmy, normalnym, może nie we wszystkich tytułach, ale wtedy to było ło. Chociaż w sumie teraz też nie jest to aż tak popularne. Dobra, zupełnie w złą stronę idziemy. Tutaj już sobie odpuśćmy walki, moi drodzy. Aha, właśnie, tak, jest z nami ogólnie rzecz biorąc Maria. I teraz od tego, w jaki sposób będziemy ją traktować, tak? Takie otrzymamy zakończenie, jedno tam z wielu oczywiście w tej grze. Ja planuję doprowadzić do w miarę złego zakończenia, w ten sposób się umówmy, tak? Skończymy... jakoś tak bardziej traumatycznie sobie tą historię, więc też nie będziemy się jakoś tutaj wyjątkowo tą Marią przejmować. Nie będziemy ją odwiedzali w pewnych miejscach, nie będziemy, słuchajcie, aż tak zwracali uwagę na to, jak dostanie tam, wiecie, jakąś lutę od potwora, no to przejdziemy z tym do porządku dziennego, tak? To nie będzie tam, wiecie, nic, co jakoś by chciało nas tutaj mocno naruszyć. Dobra, tutaj już chyba nic nie będzie. A tego idźmy tam, gdzie powinniśmy się udać, tak? O nie, przepieczone. Ach, jasny gwint, no to jest po prostu najgorzej, nie? W takich głupich właśnie momentach dać się złapać, tak jak teraz. A tutaj naprawdę, ja wam powiem szczerze, że ten tryb hard, no to dodaje, nie? Dodaje do takiego ogólnego napięcia. I to dodaje dość sporo, nie? No bo tak jak na normal, to... No kurwa, co ja robię, nie? Zagazował mnie pieprzony workownik. Dobra, lecimy dalej. Tak, tak jak wam mówiłem, to tutaj tak jak zresztą widzicie na tych gameplayach, te apteczki są na wagę złota. No, widziałem już tu jedną na ziemi, nie? Musimy złapać chwilę oddechu, dopóki tutaj nie ma żadnego dziadostwa. Okej, dobra, i lecimy już teraz tak jak Pan Jezus przykazał, nie? Czyli prosto tutaj. No, muszę wam powiedzieć, że też tam w komentarzach mi pisaliście, żebym ten noise effect wyłączał, ale no, kurczę, bez niego te lokacje zewnętrzne wyglądają dramatycznie. Zajebiście. Bardzo dobrze. Dostaliśmy, słuchajcie, teraz rurę, która jest taką, no, jest taką bronią, z którą już praktycznie do końca gry będziemy
chodzić, jeżeli chodzi o jakieś takie potyczki, potyczki, że tak powiem, z bronią białą w Silent Hill. Bardzo dobra broń, ok, zasięg, średnie obrażenia, no ale taka, wiecie, bardzo mocno uniwersalna, nie? Nie wiem, czy na hard będziemy tak mocno jej używać. Raczej tylko w momentach, w których ja się będę jakoś, wiecie, czuł super pewnie, no bo hard jest trudny, nie? Cały czas się jeszcze zastanawiam, czy, że tak powiem, tutaj wybranie tego trybu było dobrym pomysłem akurat na Let's Play. No ale pisaliście mi, że to dobry pomysł, będzie przynajmniej czasami wesoło, nie? I'll wait here. I hate bowling. Nienawidzę kręgli. Hurry back. Nie przyszedłem tu tutaj grać. Wracaj szybko. O. So what you do? Czym się zajmujesz? Kradzieże? Zabójstwa? Nie, nic z tych rzeczy. Czy jesteś po prostu takim grubasem bez jajec, tak? Dlaczego tak gadasz do mnie? Myślałam, że są za tobą gliny. Nie, uciekałem, bo się bałem. Nie mam pojęcia, co robią gliny. Ale jeżeli chcesz zrobić coś złego, no to... Nie możesz przez to powiedzieć, że jest ci przykro? W sumie, tak myślę, też dużo razy uciekałam. Nie, tak się nie da. Nie by mnie słuchali, by nikt by mi nigdy nie przebaczył. Znalazłeś kobietę, której szukasz? Jak miała na imię? Mary? Znaliśmy się w apartamentowcu. Tak, pamiętam, ale... Jesteś tu sam, Eddie? Nie. Ale cienie strasznie wyglądają źle, Jezus. Pa, pa. Poczekaj, wracaj. Dawaj, Eddie, lecimy za nią. Co? Z Laurą, ale po co? Laura? Tak ma na imię? Tak powiedziała. To miasto jest pełne potworów. Jak możesz po prostu tu siedzieć i żreć pizzę? Powiedziała, że sobie poradzi sama. Powiedziała, że taki grubas jak ja tylko by ją spowalniał. No. Heś, spierdzielaj. Okej, okay, przejdziemy się tutaj. Widzicie, dziewczyna powiedziała w tamtym dialogu, który mogliśmy usłyszeć, kiedy widzieliśmy to wszystko za ścianą, że szuka Mary, tak? I tutaj jest to nad wyraz ciekawe, nie? Znała Mary? Czy nie znała? To się okaże. No i coś chyba tutaj popieprzyłem, słuchajcie, moi drodzy. Tak, zdecydowanie. Źle poszedłem. Dobra, mamy tutaj to. Hop. Nie, tutaj się nie da wyjść. Czyli co, ja muszę po prostu chyba wyjść tymi drzwiami, co wszedłem, tak? No tak, bo to mnie prowadzi do tego samego pomieszczenia, tak na dobrą sprawę. Jasne, że tak. Did a little girl run out of here? Yeah. Przebiegała tędy mała dziewczynka? Tak, ale była dla mnie za szybka. Aren't you gonna go after her? Nie będziesz za nią biegł?
No i co, pobiegliśmy? No dobra, pamiętam to. Wiecie, tam już kurczę, ja w ten tytuł nie grałem. Tak od dawna, żeby go pamiętać tak idealnie. W ogóle, kurwa, no nie pamiętam, czy ten James miał w oryginalnej wersji taką zieloną tą kurtkę? O Jezu. Sorry, że tak narzekam, nie? Na tą wersję. Ale czasami to do mnie tak dociera bardzo mocno, bo no, no, ten oryginalny Silent Hill no, wyglądał lepiej. Yeah, there is. Right through there. Widzieliście w ogóle, jak fajnie zmienili twarz Jamesa w remake'u teraz. Miał taką zabiedzoną, bardzo chudą twarz, która oczywiście jakby pasowała w jakiś tam sposób do traum, które ten chłopina ma za sobą, ale była bardzo odmienna od tego, którą ma w tej grze, nie? I tutaj mnie mega po prostu cieszy to, że Bluebird Team słucha, wiecie, graczy, nie? Czyli zobaczcie, jak Maria go kokietuje. To jest takie, wiecie, niby delikatne. Jest też ten jej tatuaż umiejscowiony nad biodrem. Tutaj twórcy gry nam cały czas wysyłają właśnie tą postacią jakieś znaki, tak? A propos naszego protagonisty. Ulica. Ale wam powiem, że zejście tu jest klimatu podług tego, co było w... Wiecie, w tamtych apartamentowcach, no to jest naprawdę duże. Tak, ale ten, jak wam to ująć, ten spokój, no nie trwa zbyt długo, nie? Tu mieliśmy opisy więźniów. Będziemy sobie to czytać już później. Przepraszam was bardzo, że tak to przeskipowałem, tak? Ale będziemy starać się czytać te wszystkie właśnie listy. Okej, którą mamy tutaj godzinkę teraz? Okej, okay, dobra, moi drodzy, mamy jakieś ponad pół godzinki tego materiału. No to sobie jeszcze tam... Co? Strzelimy sobie to pięterko, moi drodzy, i będziemy to kończyć, tak? Tak właśnie zrobimy. Dobra, sprawdźmy pokój dyrektora. Znajdujemy się w szpitalu, czyli tak naprawdę według wielu
w najbardziej koszmarnej lokacji w Silent Hill 2. No, powiem wam, że szpital jest bardzo mocno klimatyczny. Jest to jedna z moich ulubionych lokacji. Jest potwornie straszna, owszem, to trzeba przyznać, tak? Czy jest to najstraszniejsza lokacja w grze? To już pozostawię do oceny później wam, moi drodzy. No, dla mnie jednak apartamenty oraz więzienie są takimi najbardziej popieprzonymi po prostu poziomami, że tak. Jeszcze późniejsze lokacje też, to jak już schodzimy tam, no to się wszystko zobaczycie sobie, gdzie będziemy schodzić. Okej, wszystkie drzwi są pozamykane. Dobrze, czyli tam też nie przejdziemy. Dobra, kurwa, i co? I muszę podczas tego gameplayu to przeżyć teraz z wami, tak? O, wchodzimy. A, co, zamknięte? Jezus Maria, myślałem, że tu już będę teraz się wbijał, wiecie. Full szpital, nie? Nie, wiecie co, dlatego tam wszedłem, żeby zobaczyć, czy tutaj przypadkiem nie będzie zaraz jakiegoś zapisu, ale tak nie będzie. Kurwa, tam serdecznie, o nie! Ale pierdolę, dzień dobry. Co? Ha! Zastrzeliłem tą Marię. O, nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Ale, moi drodzy, to oznacza, że to jest koniec tego odcinka. Tak? Haha, w najgorszym momencie, co? Ale w przyszłym odcinku, moi kochani, wejdziemy sobie i przejdziemy przez szpital w wersji podstawowej i też obiecuję wam, że odcinek pojawi się możliwie jak najszybciej, tak więc do zobaczenia, rozważcie subskrypcję mojego kanału na portalu Patronite i moi drodzy, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami, ale jeszcze zanim się z wami tak totalnie już pożegnam, to chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić moich wszystkich patronów, a w szczególności Eryka Sołtysiaka, tak, który naprawdę w mega ostatnio mocno mnie wsparł. Bardzo ci, kolego, dziękuję. Takie materiały jak ten powstają właśnie między innymi dzięki tobie, tak? Jak i całej reszcie patronów, bo tak jak wam obiecałem, w momencie, w którym będę sobie tam powiedzmy mógł zrezygnować z jednego, dwóch dni w pracy i, że tak powiem, poświęcić to ten na kanał, no to tych odcinków będzie więcej po prostu, tak? No bo wiecie, jakby wyrównam sobie pracę i to też poświęcę cały na przykład dzień na nagrywanie dla was, moi drodzy. Dobrze, kochani moi, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami i cóż, no będziemy wchodzili dalej do tego właśnie tutaj szpitala. Trzymajcie się, pozdrawiam was mega, ale to mega serdecznie. Cześć.